Tradycja, przesądy, zabobony i presja otoczenia. Wiele z biblijnych relacji nas zaskakuje. Przykładem jednej z nich jest druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział od 1 do 7 wersetu. 32 rozdział od 1 do 7 wersetu, a gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk. I ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Jest to powszechnie znany fragment. Mojżesz udał się na górę Synaj, aby otrzymać prawo od Pana, Boga. Pozostał na górze przez 40 dni. Naród izraelski znajdował się u podnóża góry. Pod przywództwem brata Mojżesza, Aarona, który był drugim zwierzchnikiem Izraela. Naród nie mógł być w lepszych rękach przez te 40 dni. Sam Bóg wybrał Aarona na rzecznika Mojżesza w Egipcie, w czasie gdy Mojżesz stawał przed Faraonem. Faraon słuchał Aarona, przemawiającego wiernie przed obliczności Bożej. A Aaron wiernie wypełniał swoje obowiązki. Odegrał kluczową rolę w sprowadzeniu przez Boga 10 plag na Egipt. Był świadkiem wszystkiego, co Bóg uczynił, w tym również rozstąpienia się Morza Czerwonego. Mojżesz ufał swojemu bratu, a wszystko w drugiej księdze Mojżeszowej sugeruje, że zaufanie to było właściwie ulokowane. A Aaron był prorokiem Boga. Podczas gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, lud stał się niespokojny. Najwyraźniej uznali, że Mojżesz nie wróci i że potrzebują bogów, którzy dokończą dzieło wprowadzenia ich do ziemi obiecanej. W Egipcie widzieli wielu fałszywych bogów, więc byli przyzwyczajeni do wielobóstwa. Być może pomyśleli, że skoro Bóg, z którym Mojżesz spotkał się na górze, opuścił ich, to stworzą sobie innego, który zajmie jego miejsce. W tym celu udali się do swojego przywódcy Aarona. Początkujący czytelnik Biblii prawdopodobnie parsknąłby śmiechem, dowiadując się o ich prośbie. Wydaje się, że mógłby uznać za pewne, że prawa ręka Mojżesza nigdy nie zgodziłaby się na taki bluźnierczy plan. Dlatego druga Mojżeszowa, 32, zaskakuje nas. Aaron zgodził się na ich prośbę, a nawet zrobił więcej niż poprosili. Polecił im, by oddali mu swoją złotą biżuterię. Przetopił biżuterię i użył metalu do stworzenia złotego cielca. Zbudował ołtarz, na którym złożył mu ofiary. Na koniec ogłosił, że następnego dnia odbędzie się święto ku czci ich nowego Boga. Z tego, co rozumiem, uroczystość prawdopodobnie obejmowała grzechy seksualne. Dlaczego Aaron zrobił te rzeczy? Wydaje się, że podobnie jak jego współtowarzysze,
a Aaron był pod wpływem swoich tradycji, zabobonów, przesądów i pochodzenia. W Egipcie on również widział różnych bogów wykonanych ze złota. Czczono tam cielce. Nie przeszkadzała mu idea politeizmu. Jasne, doskonale rozumiał, że Bóg na górze dokonał wielkich rzeczy, ale w jego mniemaniu, w świetle opóźnienia Mojżesza, może, w cudzysłowie, inny Bóg, mógłby pomóc ludziom dokończyć to, co zaczął Bóg. Tak myśli politeista. Czyli nie widzi sprzeczności między tym, że ma do czynienia z prawdziwym Bogiem i doskonale rozumiał, że Bóg na górze dokonał wielkich rzeczy, ale w jego mniemaniu, w świetle opóźnienia Mojżesza, może tenże wymyślony przez nich Bóg mógłby pomóc ludziom i dokończyć to, co zaczął Bóg, który rzucił Egipt na kolana. Oczywiste jest, że działania Aarona podobały się ludziom, a było ich wielu, być może około 6 milionów, może 2 milionów. Trudno jest odrzucić życzenia tak wielu ludzi, gdy się jest samemu. Tekst przedstawia obraz Aarona, który stał się popularnym człowiekiem w narodzie. Przekształcił nawet to podeptanie Bożych praw w ogólnonarodową imprezę. Presja otoczenia może być potężną siłą. Przemijającą rozkoszą jest bycie docenianym i otrzymywanie komplementów ludzi tego świata. Wyobraź sobie, jak to jest, gdy jest się chwalonym przez 2 miliony ludzi. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, Paweł apostoł mówi wierzącym w Koryncie, że mogą wyciągnąć wnioski z tego, co stało się z Izraelitami w czasie wyjścia z Egiptu. Wierzący powinni uważać, aby nie upaść, naśladując to, co oni. 1 Koryntian, 10 rozdział, 12 werset o tym wspomina. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 12 werset. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Należałby do nich Aaron. Chociaż jesteśmy chrześcijanami, to nasze przesądy, zabobony i tradycje wraz z naszym pochodzeniem mogą sprawić, że zapomnimy o tym, co powiedział Pan Bóg. Akceptacja świata może stać się dla nas ważniejsza niż podobanie się Panu Bogu. Musimy uważać. Jeśli przydarzyło się to Aaronowi, nigdy nie powinniśmy myśleć, że nie może przydarzyć się nam.